W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Kościół powszechny w swojej liturgii wspomina dziś świętego Marcina, biskupa. Urodził się on około roku 316 na Węgrzech, mając 15 lat zaledwie, zaciągnął się do wojska i przeniósł do Galii. Pewnego dnia żebrakowi proszącemu go o jałmużnę oddał połowę swojego płaszcza. Następnej nocy ukazał mu się Chrystus odziany właśnie w ten płaszcz. Mając 18 lat opuścił służbę wojskową i został uczniem świętego Hilarego. Pod jego wpływem założył pierwszy klasztor w Galii. Zostawszy biskupem w Tur, założył drugi klasztor, a potem bardzo gorliwie pracował nad nawracaniem pogańskich jeszcze mieszkańców swojej diecezji. Umarł, wracając z wyprawy misyjnej 8 listopada 397 roku. Pochowano go 11 listopada w Tur i ten dzień przyjął się w całym kościele jako data jego wspomnienia. Wspomnienie tego wielkiego świętego, niezwykłej postaci, zbiega się w historii naszego narodu z kolejną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Gromadzimy się dzisiaj w duchu odpowiedzialności za nasz kraj na mszy świętej, głęboko wierząc, jako wyznawcy Chrystusa, że On pragnie pobłogosławić nam, wysłuchać naszych modlitw zanoszonych w intencji Ojczyzny, bo właśnie tę mszę świętą sprawujemy za Polskę, za Polaków. Sprawujemy, prosząc Boga o oddalenie wszelkiego zła od tych, którzy podejmują jakiekolwiek wiążące, ważne decyzje, zarówno tych na najwyższych urzędach, jak i zwykłych obywateli, którzy podejmują bardzo ważne decyzje, idąc na przykład do wyborów, aby te decyzje były rzeczywiście rozeznane, błogosławione w duchu wiary. W duchu wiary w to, że Pan Bóg nie chce, aby naszą aktywność religijną zamykać tylko i wyłącznie do świątyni, tylko i wyłącznie do naszych mieszkań, do naszych rodzin, ale pragnie, abyśmy byli świadkami Ewangelii. Świadczenie o Chrystusie jest naszą powinnością chrześcijańską, od tego nie ma ucieczki. I albo Polska, która wzrastała wraz z rozwijającym się chrześcijaństwem, rzeczywiście przyjmie Ewangelię Chrystusa, albo będzie staczała się w jakąś próżnię kulturową, bo bez chrześcijaństwa trudno zrozumieć nasz naród, trudno zrozumieć nasze inspiracje, najgłębsze motywacje, wszystko to, co buduje naszą trwałość, trwałość naszej państwowości, trwałość relacji, które zachodzą w polskim społeczeństwie. Dlatego z całą naszą troską, ale i ogromną radością w duchu dziękczynienia za to, że Pan Bóg sprzyja wszystkim tym, którzy w prostocie serca chcą pracować dla dobra swojej ojczyzny. Celebrujmy tę mszę świętą, uczestniczmy w niej, przyjmijmy komunię świętą w intencji wszystkich naszych braci i sióstr, Polaków. Módlmy się także za zmarłych w obronie naszej ojczyzny, tych, którzy zginęli w sposób szczególny, świadcząc o prawdzie, o wolności. Ta przejmująca pieśń, która została wykonana na rozpoczęcie Eucharystii, przywołuje jeden z najmroczniejszych okresów naszego kraju, kiedy rzeczywiście brata zabijał brat. Nigdy nie może do tego powrócić. Musimy naszą modlitwą naprawdę przepędzić wszelkie zło, które mogłoby do tego z powrotem doprowadzić. Jan Paweł II, którego fragment jego książki Pamięć i Tożsamość, właśnie ten fragment mówiący o patriotyzmie dzisiaj w ramach kazania wysłuchamy, bardzo zabiegał o to, aby nigdy nie doszło do rozlewu polskiej krwi, ani przez obcych, ani tym bardziej poprzez bratobójcze walki. Niestety zagrożenie ze strony złego ducha, ze strony jego pokus, mamienie bogactwem, chciwością, przewrotnością jest ogromne. I doświadczył tego patron dnia dzisiejszego, święty Marcin, ale doświadczył też mocy Bożej, że dzięki wierze można się temu przeciwstawić, że można zwyciężyć. Dlatego dzisiaj z pełną ufnością uczestniczmy w tej Eucharystii. Uznajmy jednak, że jesteśmy grzeszni. Dziś szczególnie przeprośmy Boga w skrytości naszych serc za wszelkie nasze zaniedbania wobec obowiązków patriotycznych.
Czy rzeczywiście pamiętamy o modlitwie za Polskę nie tylko raz do roku, ale w ciągu całego roku? Czy modlimy się za naszą społeczność lokalną? Przeprośmy za nasze zaniedbania związane z dawaniem świadectwa o naszej wierze. Może zbyt często machamy ręką, kiedy inni plują na Kościół, na krzyż. Może nie odzywamy się, bo mówimy, a co to da? Może jesteśmy już zupełnie zrezygnowani, jeśli chodzi o sprawy związane z naszym obowiązkiem obywatelskim wybierania naszych przedstawicieli do wszystkich ważnych władz. Może nie chodzimy na wybory, może taka pokusa znów pojawia się w naszym sercu. Za to trzeba Boga przeprosić. Wśród wielu radykalnie żyjących Ewangelią chrześcijan pojawia się taka wątpliwość, takie rozdwojenie, można byłoby powiedzieć, które wyrażane jest w pytaniu. Proszę księdza, skoro mamy tę wieczną, Bożą Ojczyznę w niebie, skoro mamy tą wiekuistą Ojczyznę, o niej mówił przecież Jezus, ona jest w niebie, to po co nam Ojczyzna ziemska? Po co wywoływać konflikty, obstając przy ojczyźnie ziemskiej? Przecież chrześcijaństwo przekracza granice krajów, jest religią powszechną. Już sama nazwa naszego wyznania, że jest katolickie, oznacza, że jest powszechna, a zatem jest obecne w większości krajów świata, w każdym zakątku, bez względu na to, jakiej kto jest narodowości, jakiej kto jest rasy. Jeżeli tylko chce przyjąć chrzest, staje się wyznawcą Chrystusa. Po co zatem zabiegać o ojczyznę ziemską, skoro mamy tą w niebie? Można byłoby bardzo prosto odpowiedzieć na to pytanie i zakończyć całą dyskusję, odpowiadając, że po co zatem mamy o cokolwiek dbać na tym świecie, w życiu doczesnym, skoro mamy perspektywę życia wiecznego. A zatem nie pracujmy, nie jedzmy, nie rozmnażajmy się, bo przecież jeżeli tylko pomrzemy, to mamy perspektywę życia wiecznego. Ale taka odpowiedź byłaby zbyt prowokacyjna, byłaby zbyt może nawet trudna do zrozumienia. Trzeba wrócić tutaj do najprostszego polecenia, jakie wydał Pan Bóg ludziom jeszcze w czasie, kiedy dopełniało się to bycie człowieka w ogrodzie rajskim. Rzekł: czyńcie sobie ziemię poddaną. Czyńcie sobie ziemię poddaną. To zadanie czynienia sobie ziemi poddanej było realizowane przez konkretne rody, konkretne domy. Jeszcze w Księdze Jozuego w Starym Testamencie zauważymy stwierdzenie, kiedy właśnie Jozue w imieniu swoim i swojego domu, czyli swojej rodziny, swojej służby, swoich niewolników, to był całe, można powiedzieć, takie mini plemię, twierdzi: ja i mój dom służyć chcemy Panu. To jest wyraźne ukierunkowanie. Ja i mój dom służyć chcemy Panu, Panu Bogu. Tak decydowały się losy nie tylko religii, właśnie w tych domach, w tych rodzinach, ale decydowały się losy poszczególnych narodowości. Tak powstawały poprzez więzy krwi, więzy następnie łączące poprzez małżeństwa poszczególne takie rody. Tak rodziły się właśnie plemiona, tak rodziły się narody, tak zrodziły się wreszcie państwa. I nie ma innej możliwości, jak tylko traktować państwo jako rzecz daną przez Pana Boga, nie w znaczeniu instytucjonalnym, ale w znaczeniu pewnej łączności kulturowej, społecznej, w której człowiek wzrasta i w której ma możliwość się zrealizować. Człowiek, kiedykolwiek próbowano go wcisnąć w jakikolwiek tygiel kulturowy, nie pozwalając mu na odrębność kulturową, wcześniej czy później buntował się i najczęściej bunty te przybierały postać rewolucji i były niezwykle krwawe. Proszę zwrócić uwagę, że Stany Zjednoczone Ameryki Północnej nie są targane zbyt wielkimi problemami, jeśli chodzi o
problemy społeczne, mówię zbyt wielkimi, bo i tak one są, na przykład pomiędzy ludnością białą a ludnością czarną, teraz pomiędzy Latynosami na przykład, którzy coraz liczniejszą grupę w Stanach Zjednoczonych stanowią. Ale Stanom Zjednoczonym udało się uniknąć losu wielu innych mieszanek kulturowych i religijnych tylko dlatego, że w swojej konstytucji zagwarantowały pełną autonomię rozwoju kulturowego i religijnego każdej społeczności. I to dlatego ludzie z Europy, gdzie w tym księstwie można było wyznawać tylko taką religię, a tutaj to panował taki satrapa, uciekali do Stanów Zjednoczonych, do Ameryki, bo tam mieli zagwarantowaną wolność praktykowania swojej religii i również uczestniczenia w całym życiu społecznym z poszanowaniem ich kultury, ich dotychczasowego dorobku. I proszę zwrócić uwagę, że wszyscy emigranci, którzy na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci czy nawet wieków wyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych, dzięki temu prawu zachowali swoją tożsamość po dzień dzisiejszy. Jak się jedzie do Stanów Zjednoczonych, to widzimy społeczność na przykład Irlandczyków, która kultywuje swoje tradycje, jakby była w Irlandii. Widzimy społeczność Polaków, naszą, Włochów, różne inne społeczności, mniejsze, większe, które mają możliwość kultywować swoją tradycję, bo ta tradycja podtrzymuje jedność i właściwie pojęta może budować społeczeństwo wielokulturowe. Może. Błędem Europy, błędem systemów komunistycznych była próba ujednolicenia, tak jak w Związku Sowieckim była próba stworzenia człowieka sowieckiego, gdzie co prawda na poziomie konstytucji była zagwarantowana odrębność Litwy, Białorusi, Kazachstanu i wielu innych republik, ale w praktyce działania dążono do tego, żeby powstał jakiś dziwny twór, człowiek sowiecki, pozbawiony religii, pozbawiony jakichkolwiek korzeni kulturowych, który miał się zakorzenić w nowej kulturze komunistycznej. Nic z tego nie wyszło. Nic z tego nie wyszło. Cały ten twór musiał się rozpaść, czyniąc ogromne spustoszenie. To, że dziś mamy kryzys na Ukrainie, to, że mamy nadal zapędy takie, a nie inne ze strony władców Rosji, to jest pokłosie tego, że ten system komunistyczny w mentalności nie wyginął. On cały czas to dążenie do podboju, do tworzenia imperium wielonarodowego pozostaje. I to jest niezwykle groźne. I w obliczu tych wszystkich zagrożeń nas, Polaków, nie tyle będą ratować czołgi i samoloty i krwawa walka, ale to, co nas ratowało zawsze, nasza tożsamość religijna, nasza wiara i nasza tożsamość kulturowa. To, że przez 123 lata niewoli Polska nie straciła swojej tożsamości narodowej, tak jak inne narodowości, które właściwie do niczego się nie nadawały po długoletnich okresach niewoli. To zawdzięczamy tylko i wyłącznie bardzo czytelnemu systemowi naszych wartości religijnych i kulturowych. I to pomimo ogromnych wad narodowych, jakie posiadaliśmy i jakie posiadamy. Mimo wszystko ta jedność kulturowa i religijna powodowała, że Polak był w stanie myśleć po polsku, tworzyć po polsku i pracować po polsku pomimo niesprzyjających warunków i pomimo własnych słabości, które niejednokrotnie powodowały, że posuwał się jeden krok do przodu i dwa kroki do tyłu. Ale nadrabiał, bo Pan Bóg mimo wszystko wspierał nas tak, jak wspiera każdego człowieka. Pan Bóg nie wybiera sobie dzisiaj żadnej ojczyzny, nie preferuje żadnego kraju. Dlatego pusty nacjonalizm trzeba odrzucić. Miłość do ojczyzny, dbałość o swój naród, o swoją kulturę nie ma nic wspólnego z nienawiścią czy z odrzuceniem innych. Wręcz przeciwnie. Historia pokazuje, że tam, gdzie udało się nawiązać owocną współpracę na sprawiedliwych warunkach, narody są w stanie rozwijać się, pielęgnując właśnie swoją tożsamość, a jednocześnie budując dobro wspólne. I temu chce błogosławić Pan Bóg. To tego znakiem jest Kościół powszechny. Bo niektórzy zadają pytanie, czemu wy w Kościele tak bardzo się sprzeciwiacie różnym projektom, które miałyby tworzyć właśnie teraz jakieś superpaństwo europejskie, jakieś Stany Zjednoczone Europy. Czemu? Przecież wy jesteście Kościołem powszechnym. Powinniście jednoczyć, a nie dzielić. Tak.
Tylko proszę zwrócić uwagę, że gdziekolwiek pojawia się Kościół Chrystusowy, gdziekolwiek sprawowane są sakramenty, one zachowują swój kształt, swoje sedno niezmienione na całym świecie. Ale Kościół wszędzie, gdziekolwiek się pojawia, szanuje lokalną kulturę i głosi Ewangelię w realiach danej kultury, danej tradycji, która była w tym miejscu. Nie każe odcinać się tym ludziom. Nawet to, że Sobór Watykański II dopuścił stosowanie języków narodowych w liturgii zamiast łaciny, to też jest pewien z elementów inkulturacji, czyli dopuszczenia tego, co lokalne, do głosu. I Kościół, szanując odrębność wszystkich wspólnot narodowych i społecznych, które wchodzą w jego skład, nie domaga się od nich złożenia jakiegoś hołdu ponadnarodowego Watykanowi, papieżowi. I proszę zwrócić uwagę, że wszędzie, gdzie podróżował, czy to papież Jan Paweł II, czy Benedykt XVI, czy obecnie Franciszek, wręcz podkreśla się lokalną kulturę, lokalną tradycję. Ludzie występują w lokalnych strojach. Papież stara się przemawiać do nich ich językiem. Tak bardzo ważne jest, abyśmy zrozumieli tę subtelną różnicę, że nie ma to nic wspólnego z tą wizją, którą próbuje nam się narzucić. Unifikacji na siłę, wykorzenienia wartości chrześcijańskich, wykorzenienia wartości religijnych w imię tego, że niby ma zapanować pokój, że niby ma nie być konfliktów, bo jak ludzie nie będą się przejmowali swoją hierarchią wartości, to nie będą mieli o co walczyć. Jeżeli zrzuci się Boga z pierwszego miejsca w życiu człowieka, w jakiejkolwiek religii, dla nas katolików można było powiedzieć, jeżeli zdejmie się krzyż z pierwszego miejsca i zmusi się tych ludzi wierzących do tego, żeby w to miejsce wstawili cokolwiek innego, to wtedy doprowadzimy do strasznej tragedii, bo człowiek przestaje być człowiekiem, jeśli nie ma właściwego punktu odniesienia. I jest gotów do najgorszych zbrodni zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Proszę sobie na to zwrócić uwagę i to zapamiętać. Zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Historia zna takie przypadki, w których w imię Boga mordowano. Bo ludzie tak naprawdę zdjęli Boga z pierwszego miejsca, a postawili jakąś swoją dziwaczną wizję świata. Albo zostali sprowokowani. Ale również mordowano w imię tego, żeby człowiek nigdy żadnego Boga nie posiadał. Żeby Boga nie miał w swoim sercu. Bo takim człowiekiem łatwo jest manipulować. Bo takim człowiekiem łatwo jest rządzić tak, jak się chce. Dlatego, kochani, bez zbędnego moralizowania. Przepraszam za przydługi wykład. Doskonale mnie znacie już od pewnego czasu i wiecie, że ja długo lubić nie lubię długo mówić. Ale dzisiaj i emocjonalnie, i wyjątkowo, w trosce o Polskę, obudźmy się. Po prostu się obudźmy, nie bójmy się. Wyprzyjmy ten lęk. Zobaczcie, ksiądz Popiełuszko się nie bał, pomimo tego, że groziła mu śmierć. Dzisiaj naprawdę nam nie grozi śmierć. Przynajmniej na razie. I nie ma się czego obawiać. W imię czego? W imię zachowania stanowiska pracy? Większość emeryci, ale chodzi o to, że często tak jest, że ludzie godzą się na kompromisy w urzędach, w zakładach. Albo proszę księdza, bo wyrzucą moją córkę, mojego syna, albo to, albo tamto. Co to ma być? Ludzie życie tracili za wolną Polskę. Tracili życie. A my się dzisiaj boimy stracić 15 zł, bo nie dostaniemy premii, jak się odezwiemy w pracy, albo ujawnimy jakieś machloje. Przecież to jest konkret. I w takich konkretach właśnie decyduje się los naszego kraju. Wysłuchajmy krótkiego przedłożenia Jana Pawła II. Czym jest patriotyzm? Jak go w swoim sercu poukładać i stosować? Panie profesorze. Jan Paweł II. Pamięć i tożsamość. Rozdział opatrzony akapitem Myśląc Ojczyzna, Ojczyzna, Naród, Państwo, rozdział Patriotyzm. Refleksja nad pojęciem ojczyzny rodzi następne pytanie. Jak w świetle takiego pogłębienia pojęć ojczyzny rozumieć należy patriotyzm? Analiza pojęcia ojczyzny i jej związku z ojcostwem i rodzeniem tłumaczy też
zasadniczo wartość moralną patriotyzmu. Jeżeli pytamy o miejsce patriotyzmu w dekalogu, to odpowiedź jest jednoznaczna. Wchodzi on w zakres czwartego przykazania, które zobowiązuje nas, aby czcić ojca i matkę. Jest to ten rodzaj odniesienia, który język łaciński wyraża terminem pietas. Podkreślając wymiar religijny, jaki kryje się w szacunku i czci należny rodzicom. Mamy czcić rodziców, gdyż oni reprezentują wobec nas Boga Stwórcę. Dając nam życie, uczestniczą w tajemnicy stworzenia, a przez to zasługują na cześć podobną do tej, jaką oddajemy Bogu Stwórcy. Patriotyzm zawiera w sobie taką właśnie postawę wewnętrzną w odniesieniu do ojczyzny, która dla każdego prawdziwie jest matką. To dziedzictwo duchowe, którym ojczyzna nas obdarza, dociera do nas poprzez ojca i matkę i gruntuje w nas obowiązek wobec pietas. Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste, umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania. Świadczą o tym tak liczne mogiły żołnierzy, którzy walczyli za Polskę na różnych frontach świata. Są one rozsiane na ziemi ojczystej oraz poza jej granicami. Wydaje mi się jednak, że jest to doświadczenie każdego kraju i każdego narodu Europie i na świecie. Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Jako taka jest też wielkim obowiązkiem. Analiza dziejów dawniejszych i współczesnych dowodzi, że Polacy mieli odwagę nawet w stopniu heroicznym, dzięki której potrafili wywiązać się z tego obowiązku, gdy chodziło o obronę ojczyzny jako naczelnego dobra. Nie oznacza to, że w niektórych okresach nie można było dostrzec osłabienia tej gotowości do ofiary, jakiej wymagało wprowadzenie w życie wartości i ideałów związanych z pojęciem ojczyzny. Były to te momenty, w których prywata oraz tradycyjny polski indywidualizm dawały o sobie znać jako przeszkody. Ojczyzna jest zatem wielką rzeczywistością. Można powiedzieć, że jest tą rzeczywistością, której służbie rozwinęły się i rozwijają z biegiem czasu struktury społeczne, poczynając od tradycji plemiennych. Można się jednak pytać, czy ten rozwój życia społecznego osiągnął już swój kres, czy XX stulecie nie świadczy o rozpowszechnionym dążeniu ku strukturom ponadnarodowym, albo też w kierunku kosmopolityzmu. A to dążenie, czy nie świadczy również o tym, że małe narody powinny dać się ogarnąć większym tworom politycznym, aby przetrwać? Te pytania są uprawnione. Zdaje się jednak, że tak jak rodzina, również naród i ojczyzna pozostają rzeczywistościami nie do zastąpienia. Katolicka nauka społeczna mówi w tym przypadku o społecznościach naturalnych, aby wskazać na szczególny związek zarówno rodziny, jak i narodu z naturą człowieka, która ma charakter społeczny. Podstawowe drogi tworzenia się wielkich społeczności prowadzą przez rodzinę i co do tego nie można mieć żadnych wątpliwości. Wydaje się, że coś podobnego można powiedzieć o narodzie. Tożsamość kulturalna i historyczna społeczeństw jest zabezpieczana i ożywiana przez to, co mieści się w pojęciu narodu i kultury. Oczywiście trzeba bezwzględnie unikać pewnego ryzyka tego, ażeby ta niezbywalna funkcja narodu nie przerodziła się w nacjonalizm. XX stulecie dostarczyło nam pod tym względem doświadczeń skrajnie wymownych.
również w świetle ich dramatycznych konsekwencji. W jaki sposób można wyzwolić się od tego zagrożenia? Myślę, że sposobem właściwym jest patriotyzm. Charakterystyczne dla nacjonalizmu jest bowiem to, że uznaje tylko dobro własnego narodu i tylko do niego dąży, nie licząc się z prawami innych. Patriotyzm natomiast, jako miłość ojczyzny, przyznaje wszystkim innym narodom takie samo prawo jak własnemu, a zatem jest drogą do uporządkowanej miłości społecznej. Tyle Jan Paweł II Święty. Skierujmy do Pana Boga teraz nasze prośby. Panie Jezu, pomóż pasterzom Kościoła przezwyciężać trudności związane z głoszeniem Ewangelii i ukazywać jej piękno własnym życiem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Pomóż, Panie, Polsce i wszystkim Polakom pozostać wiernymi swej chrześcijańskiej tożsamości i opierać się na niej życie społeczne. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Pomóż, Panie, narodom pogrążonym w konfliktach odnaleźć drogi prowadzące do pokoju i przebaczenia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Pomóż, Panie, ubogim doświadczyć życzliwości innych ludzi i znaleźć wyjście z ich trudnej sytuacji. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Pomóż, Panie, ofiarom wojen i przemocy osiągnąć wieczny pokój w Tobie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Pomóż, Panie, nam tu obecnym kochać naszą ojczyznę i wybierać zawsze to, co jest zgodne z Twoją wolą. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący Boże, wejrzyj na nas, którzy przychodzimy przed Twój ołtarz, aby błagać za nas, za nasz naród, za nasz kraj. I sprawa, byśmy tak jak święty Marcin potrafili odrzucić wszelkie pokusy i dążyć tylko do Ciebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Dobiega końca nasza msza święta. Chciałbym, żebyśmy jeszcze przed błogosławieństwem wspomnieli wszystkich właśnie tych, którzy polegli walcząc, broniąc ojczyzny, pracując dla niej ofiarnie, bo każdy człowiek, który rzetelnie wykonuje swoją pracę, również buduje swój kraj. Wspomnijmy nie tylko księdza Jerzego Popiełuszkę, błogosławionego już w tej chwili, niedługo świętego, który stał się symbolem wszystkich kapłanów pomordowanych, zwłaszcza w okresie ostatnich lat komunizmu, kiedy masowo ginęli. Było dla mnie ogromnym szokiem, jak już byłem księdzem. Ja o tym nie miałem zielonego pojęcia, że to miało taką skalę. Byłem w Gdańsku,
gdzie na Starym Mieście, na Długim Targu była wystawa przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej Kapłani zamordowani przez bezpiekę. Wiecie w których latach? 88-89. 1988-89. Wszystko pozorowane wypadki, różne inne rzeczy. To było masę księży. Bez nienawiści w sercu. Tak jak właśnie chciał błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Nie daj się zwyciężyć złu, lecz zło dobrem zwyciężaj. W tym duchu pomódlmy się za tych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki.